ABW ściąga zakaz wjazdu dla Ludmiły Kozłowskiej. Wąsik się doigra, dożynamy watahę. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog została skreślona z listy osób niepożądanych w Polsce. Po 6 latach walki, dodaje jej mąż, Bartosz Kramek, który zapowiada dalsze kroki w tej sprawie, między innymi zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a w sprawie o naruszenie ich dóbr osobistych, o egzekucję przeprosin. Jeśli Maciej Wąsik ich nie opublikuje, jego majątek z każdym dniem będzie się pomniejszał. Nie zwalniamy tempa i dożynamy watahę. Od początku zapowiadaliśmy twardą obronę naszych praw. Nie ma świętych krów, jesteśmy konsekwentni. Władza minęła, na honor Wąsika nie liczymy, ale odpowiedzialność pozostaje. To dopiero początek egzekucji, informuje Bartosz Kramek. Kramek, od początku wiedzieliśmy, że nie ma żadnych dowodów. 27,6 tysiąca złotych od Mariusza Wąsika jest już na koncie Fundacji Otwarty Dialog, która pozwała polityka PiS za wypowiedzi z lat 2018-2019, w których zarzucał Bartoszowi Kramkowi i Ludmile Kozłowskiej działania hybrydowe, powiązania z Rosją czy pranie pieniędzy. Szefowie fundacji zapowiadają jednak, że to dopiero początek. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od lat utrzymywała, że aktywistka Ludmiła Kozłowska jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog dostała zakaz wjazdu na teren RP, przez co przez 6 lat musiała przebywać za granicą. Teraz ABW przyznała, że nie ma dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że Kozłowska stanowi jakiekolwiek zagrożenie. Od początku wiedzieliśmy, że nie ma żadnych dowodów. Teraz przyznało to oficjalnie państwo polskie i mamy to na piśmie, mówi Bartosz Kramek w rozmowie z Faktem. Otrzymaliśmy zaświadczenie o niefigurowaniu Ludmiły na liście osób niepożądanych, a zakaz wjazdu został ostatecznie skasowany po 6 latach walki w sądach, dodaje. Mąż aktywistki zapowiedział także, że odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych to nie koniec. Szefowie Fundacji Otwarty Dialog będą domagać się m.in. odtajnienia akt, a także złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Nie wiemy jeszcze dokładnie, w jaki sposób i przez kogo dowody przeciwko Ludmile były fabrykowane ze świadomością, że one tak naprawdę niczego nie potwierdzają, żeby tylko nie wpuścić mojej żony do Polski. Nie mamy wątpliwości, że na końcu obciąża to Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo te osoby wtedy sprawowały polityczne kierownictwo nad służbami, tłumaczy Faktowi Bartosz Kramek. 5 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Tyle ściągną od Macieja Wąsika. Fundacja Otwarty Dialog ma zamiar ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wszystkie lata, podczas których Ludmiła Kozłowska miała zakaz wjazdu na teren RP, ale także na teren innych państw europejskich, przez co była zmuszona przebywać za granicą. Ponieśliśmy przeróżne, ogromne koszty. Musimy to oszacować i skonsultować z prawnikami, ale prawdopodobnie będzie to kwota dosyć znacząca, odpowiedział Bartosz Kramek, pytany o kwotę odszkodowania. To nie wszystkie kłopoty finansowe Macieja Wąsika, bo w tle jest też wniosek o egzekucję przeprosin. Te miał opublikować do 8 marca bieżącego roku. Na antenie TVP Info, TV Republika i w Polsce.pl, jednak szefowie Fundacji Otwarty Dialog ostatecznie się ich nie doczekali. Nasz pełnomocnik, adwokat Dawid Biernat, wnosi o opublikowanie przeprosin w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu pod rygorem 5 tysięcy złotych kary za każdy dzień zwłoki, podała fundacja na portalu X.